Policjanci w Polsce mają coraz bardziej dylematy przypominające czasy komuny. Z jednej strony wiedzą, że to, co robią, czy wykonanie rozkazów, no to nie jest moralne, obciąża ich sumienie, no ale z drugiej strony boją się utraty pracy, korzyści i różnych takich rzeczy. Warto w tym momencie, żebyście sobie, drodzy policjanci, zadali pytanie, komu lub czemu służycie? No, jeśli odpowiecie sobie tak po azjatycku, że służycie władzy, zresztą no, pamiętacie, że to nie usprawiedliwia, to wykonywałem tylko rozkazy, nie przyjęło się szczególnie w XX wieku. Jeśli przyjmiecie właśnie takie założenie, no to będziecie sobie znieczulać sumienie, ono będzie coraz bardziej obciążone, aż kiedyś pęknie, a i tak możecie zarobić wyrok karny kiedyś w przyszłości. Dlatego myślę, że warto pogłębić tę odpowiedź. Nie służycie przecież władzy. Nie po to szliście do policji, jeśli jesteście idealistami i szliście z jakimiś no, szczytnymi celami do tej służby. Służycie nie władzy, tylko sprawiedliwości. Władza niekiedy też służy sprawiedliwości, a niekiedy może nie służyć sprawiedliwości. Także musicie zawsze stosować klauzulę sumienia. Musicie stosować moralność. Musicie pamiętać, że nie każdy rozkaz jest dobry, nie każdy rozkaz jest moralny, a wy chcecie służyć sprawiedliwości, a nie tak jak w kulturze Dżingis Hana wykonywać ślepo rozkazy. Jeśli będziecie służyć sprawiedliwości, będziecie mieć czyste sumienie. Oczywiście władza może się na was niekiedy złościć, ale taki jest koszt służenia sprawiedliwości.